moja eksploatacja przez ponad 2 lata. Odebraliśmy samochód w grudniu, bodajże 15 grudnia 2018 roku. No i pękły 2 lata. Co wam mogę powiedzieć o jego eksploatacji? Ekonomiczny bardzo, przestronny, to trzeba przyznać, ładowniczy. Co wam mogę powiedzieć? Sporo już przeszedł, bardzo sporo. Hak montowaliśmy sami. Ciągnęła już przyczepę z Krakowa, kempingową, sporą, bo taką 6-metrową. Bez najmniejszego problemu silniczek 1.5 DCI 90 koni daje radę. To nie ma co nawet się zastanawiać. Śmiało brać porządny motorek Renault. No w środku wzięliśmy pakiet podstawowy, w sensie poza radiem, który widzicie, wystarczający, ma zestaw głośno mówiący, Bluetootha, wszystko fajnie. Wzięliśmy jeszcze klimatyzację, oczywiście manualną, bo nie było wtedy jeszcze przynajmniej klimaternika. Wzięliśmy manualną i wzięliśmy pakiet elektryczny. Dodatkowo w Gratisie czy nie w Gratisie dostaliśmy jeszcze koło pełnowymiarowe zapasowe oraz tą gumę, co widzicie w bagażniku. Z chęcią wam powiem, żebym tą wyjął tą gumę i włożył tu specjalną sklejkę odporną. Jeszcze nad tym się zastanawiam. Co do drzwi przesuwnych, nie mam zastrzeżeń, chodzą bez zarzutu, przynajmniej do tej pory. Co do klimatyzacji i ogrzewania w zimę, też uważam, że wystarczy na tą przestrzeń dwuosobową. Nie wiem, nie ciężko mi się odnieść co do wersji 5-osobowej. A jeśli chodzi o elektryczne, przynajmniej szyby, lewa chodzi zdecydowanie szybciej, zwinnie, niż prawa. Nie przeszkadza mi to. Co dalej? Opony zimowe i opony letnie to wiadomo, że każdy z nas powinien mieć. Co dalej? Zderzaki plastikowe, tak, nielakierowane. Uważam, że jest to lepsze rozwiązanie niż w lakierze. Może gorzej wygląda, chociaż uważam, że ma bardzo fajny design. Świeżo go myłem. Lekko przesprzątałem, ale no niestety nie wszystko jeszcze jest wyczyszczone. Co do wnętrza. Odpalę wam go, żebyście zobaczyli to i owo. Co do wnętrza. Odpalimy i pokażę wam komputer. Tak, pali mi się serwis, słuchajcie. Bo to doszedłem do wniosku, że nie będę już przypłacał mnóstwa pieniędzy w serwisie za przegląd i serwis olejowy, to jest 900 zł. Niestety tak na przykład u nas w Warszawie jest. I teraz tak, temperatura jaką mamy na zewnątrz, godzina, przebieg ogólny 43 444 km, także bez zarzutu, bez awarii żadnej. No, przebieg dzienny, powiedzmy spalanie średnie. Średnio mi wychodzi przy normalnej jeździe w mieście, bo ja głównie jeżdżę w mieście i to na krótkich odcinkach, 5,5 litra. Jak jadę gdzieś w trasie, jestem w stanie zejść bez problemu do 5, ale to nie ma żadnego sensu. Funkcja eko, słuchajcie, funkcja eko. Też ją kiedyś używałem, ale przestałem, ponieważ nie ma to żadnego sensu. Oszczędzicie około 0,5 litra. Do litra przy bardzo, bardzo ekonomicznej jeździe nie ma to żadnego sensu. Silnik się wtedy nie dogrzewa i nie wypala PDF jak powinien. Co dalej? Spalanie. No zasięg, maksymalny zasięg jaki miałem na pełnym zbiorniku 900? Nie, 1000 coś było. Jak znajdę zdjęcie to wam powiem. 1000 coś. Przejechane kilometry. Średnia prędkość. No niestety, komputer nie jest zbyt bogaty, tak musi już być. Słuchajcie, z minusów, które są w tym samochodzie, dla mnie największym minusem, który mamy w Dacia Duster,
w Dacia Docker, van, jak i osobowej, to są te uchwyty na kubki. No dobra, wybaczcie, są brudne, ale to są te uchwyty na kubki. Są płytkie, z tej strony ma około 4 cm, z tej dwa niestety. Duże kubki wadzą tu plastik i się wszystko przewraca. No niestety nie zdaje do egzaminu. Także to by mogli poprawić. Poza kubkami, tak? Poza kubkami. Czy jeszcze jakieś minusy mamy? Chyba nie. Jest to całkiem dopracowane autko. Tu ma mnóstwo schowków. No oczywiście jak zwykle przeciwsłoneczne daszki nie pokrywają tutaj tej przestrzeni. I to jest lipa też niesamowita. Z tyłu za siedzeniami mamy sporo przestrzeni na różne szpargały. U mnie na przykład jest, jak widzicie, poddupnik dla dziecka. Tutaj mamy też schowki, tu też mamy schowki, to jest otwierane, jest regulacja świateł. Przeciwgielne mam tylko tylnie, nie brałem przednich. Czujników oczywiście nie brałem, bo na ten czas była cena kosmiczna, bym powiedział nawet zaporowa. Co tu jeszcze więcej? Jeśli chodzi o przestrzeń ładunkową, no to przestrzeń ładunkowa jest dla mnie osobiście wystarczająca. Prowadzę usługi remontowe i naprawdę jest ten samochód w 100% wystarczający. W 100%. Tu mam taką ściągę, wysokość, szerokość i długość paki. Jedna rzecz, co mi się zdarzyła poprzez dwa lata eksploatacji, to jest ta śrubka. Sama się odkręciła od światła wstecznego trzeciego. Wkręciłem ocynkowaną, jaką miałem, i tak już jeździ. Tu też jest oświetlenie w kabinie. Są jakieś schowki takie, wiecie, na takie duperalki. To się to wykorzystuje. Bardzo często wypada mocowanie haka, ten do holowania, uchwyt wkręcany i klucz do kół z tych uchwytów. Te uchwyty są tragiczne też, na to nic nie poradzimy. Paka nigdy nie była myta wodą, w sensie pod ciśnieniem. Uważam, że on nie jest aż tak uszczelniony, żeby takie rzeczy w tym samochodzie robić. No i największy mankament, który miałem po zakupie samochodu, to są te mocowania z tym niedopracowane. Było to reklamowane. Zrobili regulacje, podobno zrobili regulacje, zaprawki jakieś tam blecharskie. No i to jakoś tam gra, ale jest to bardzo duży minus. Tutaj przy otwieraniu i zamykaniu jest bardzo mała szczelina. To jest akurat okleina stara, ale tutaj potrafi obijać się. No i tak. Samochód zewnątrz bardzo ładny, uważam. Zgrabny, mieści się na każdym parkingu, w każdym garażu podziemnym, dokładnie w każdym. Numer VIN, jakbyście szukali kiedyś, to nie jest jak w niemieckiej branży z lewej strony od kierowcy, tylko jest tu na naklejce i tutaj jak harmonijko kabli, dokładnie za nią na słupku A. No tak sobie wymyślili i tak zrobili. Jak wam mówiłem, spalanie jest około 5,5, tego się trzymam, wyłączyłem funkcję eko bez sensu. W zimę jeżdżę cały czas na przykład na klimatyzacji włączonej, nie parują prawie w ogóle szyby. No, rano przy odpalaniu, przy zmianie temperatury, tak. No i to wszystko, no. Brakuje może trochę chlapaczy. No bo to było, to jednak idzie, przednich i tylnych, może kiedyś założę. No i samochodzie się tak prezentuje, zaraz wam pokażę jeszcze pod maską. Samochodzik ma 2 lata, 2 miesiące, użytkowanie codziennie, nie robię dużo kilometrów, bo dziennie robię 20 do 50, więcej nie robię z reguły. Pracuję lokalnie. Szyby, jeśli chodzi o szyby, szyby są lekko przyciemniane. Tak jak pewnie zobaczycie różnicę.
jakby lekko zielone. No być może tak jest. A jeśli, słuchajcie, chodzi o ten pasek, to ten pasek został zrobiony, powiedzmy, przez nas samodzielnie w garażu. Daje bardzo dużo. Praktycznie w ogóle nie używam górnych osłon przeciwsłonecznych. Daje bardzo dużo. Jeśli chodzi o schowki, no to sami widzicie, że schowków jest groma. Tu jest jeden duży, tak? Tu jest jeden mały. Kolejny, bo nie brałem poduszki pasażera, bo 90% jeżdżę sam. Tu jest kolejny schoweczek, tak? Tu jest kolejny. Tutaj jest kolejny, bardzo często tutaj włożę monety na myjnię. No jest brudno, przepraszam was. Najmocniej. Tutaj też nie jest duży, ale jest, tak? Schowek. W drzwiach są schowki. Uchwyty na zamykanie albo na jakieś tam monety, tak? No jest temat niegłupi, tak? Samochód za 54 tysiące brutto. Tak mi on wyniósł w tej konfiguracji w tamtych czasach, czyli w roku 2018, w październiku go kupowałem, to tak on wyniósł. Włączę wam jeszcze radyjko, pokażę jak w radyjko, ale to radyjko większość zna, tak? Mamy menu, media, podłączenie telefonu. To jeśli chcielibyście przez to radio, ten złącze USB ładować telefon, to jest tragedia, bo nie wiem, czy to ma w ogóle 1 amper. Tutaj podłączam pod zapalniczkę swój kabelek z dobrą przejściówką 12 V zapalniczka USB. On ma chyba 3,2 ampera i to jest dopiero jakieś tam w miarę ładowanie. I to idzie. Jeśli chodzi o wyświetlacz, komputer pokładowy, tak? No to wyświetlacz by się niestety, ale przydał minimum 2 lub 3 pozycyjny, żeby pokazywał chociaż temperaturę, spalanie, przebieg dzienny albo przebieg ogólny. Brakuje tego, brakuje i to bardzo. No i niestety, jeśli wymienicie sami olej, to na przykład w mojej wersji osobowej, w mojej wersji Dockera nie skasujecie sami w żaden sposób, uwierzcie mi, oprócz komputera i dobrego programu lub serwisu, który się tym zajmuje, czyli Francuzami, nie skasujecie tej kontrolki pomarańczowej od przeglądu serwisu olejowego oraz... Poczekajcie, ja wam pokażę w inny sposób. To musi zgasnąć chyba. Oraz tego kluczyka z prawej strony na wyświetlaczu właśnie od serwisu. O, właśnie tego. Nie skasujecie w żaden sposób. Tak to już jest i tak musi zostać. Pod maską. Przypominam, silniczek 1.5 DCI 90 koni. Klapa jest na siłowniku. Elegancko, to jest bardzo wygodne. Macie co, no. Jest zakurzony i już swoje przeszedł. Nie ma tutaj jakichś Bóg wie jakich pokryw i osłon, które by zabezpieczały nam przed tym kurzem i syfem, no ale to coś, co tu chcieć więcej, tak? Zbiorniczek do płynu chodzącego, wlew oleju z bagnetem, akumulator. Wymieniam olej, słuchajcie, ostatni raz, pierwszy raz to było 20 tysięcy w serwisie, później 40 tysięcy już samemu, w sensie w uzaprzyjaźnionej firmie w moich okolicach, gdzie zawsze u nich wymieniam olej. Zbiornik do spryskiwaczy macie tutaj. Tutaj mamy jak zwykle alarm, bo ma alarm i centralny zamek z pilota. No i co więcej, wszystko chyba. Jeśli chodzi o komorę silnika, to wszystko. Jeśli chodzi o samochód, ja jestem z niego bardzo zadowolony. Jeśli was stać na zakup, ja bardzo polecam. W tych pieniądzach nie znajdziecie nic ciekawszego, no chyba że benzyna, ale to też nie wiem, czy nie będą podobne pieniądze. Jeśli chodzi o różnicę, wtedy co ja kupowałem, to różnica między dieslem a benzyną to było coś około 9 tysięcy złotych brutto bodajże. Jedno co mnie dziwi, to tutaj dziwi, no tak pompuje jak oni każą,
to ciśnienie w kołach, słuchajcie. W kołach, w oponach. Ciśnienie jest dosyć wysokie. Jak widzicie, 2,6 na 3,0 z tyłu. To jest dosyć wysokie. Jeśli chodzi na przykład o koszt wymiany oleju z filtrami, czyli olejowy silnika i kabinówka, u mnie z robocizną to jest około 280 zł brutto. Leje Elfa spełniający normy 5W30 według wskazań i tyle. Nie wiem, co mam tu mam jeszcze wam więcej powiedzieć na temat tego samochodu. Plastiki są jakie są, mi to nie przeszkadza. Kierownica jest taka miękka. To nie jest twardy plastik, bo to jest jakaś guma. Zastrzeżeń ja obecnie nie mam żadnych. Wycieraczki mam jeszcze na szybie oryginalne. Planuję je zmienić, ponieważ kiepsko już zbierają wodę. Ale kto wie, czy jeszcze nie pojeżdżą tej zimy. Zobaczymy, jak będą zbierały. Będą źle zbierały, to się pojedzie w mini. No i tyle. Polecam, ja polecam. Pozdrawiam. Przy ich, słuchajcie, centralnym zamku i alarmie w kluczyku montowanych u nich w serwisie przez firmę zewnętrzną, co prawda, tak? Przez firmę zewnętrzną, nie przez nich osobiście. Mnie to kosztowało 400 zł brutto. Ale wziąłem, bez żadnego zastanowienia się. Oczywiście wszystkie drzwi mają kontaktrony, czyli czujki. Oraz jest czujka kabinowa. Czujka tak zwana ruchu i nie wiem, zbicia szyby. No bo jak zbijecie szybę, to automatycznie jest przewiew. I czy rękę włożyć, czy coś, to też działa. Minusem jest takim, że jak uzbroicie alarm na myjni, przy zamkniętych oczywiście szybach, drzwiach, bez nikogo w środku, ten alarm się wzbudza. Nie wiem dlaczego, ale się wzbudza. Wzbudza się w sensie w jakichś tam określonych sytuacjach. Nie zbadałem jakich, ale się wzbudza. Jeśli chodzi o lusterka zewnętrzne, są elektrycznie sterowane. I jeśli chcecie, to są też elektrycznie podgrzewane. To jest ten przycisk. Przycisk ten sam pewnie co do tylnej szyby, jeśli ją macie, bo mnie nie ma, wiadomo. No i chyba to by było na tyle. Życzę miłego użytkowania. Pozdrawiam.